dawaj! Wszystko jest zapakowane. Słuchajcie. Proszę, taki niski. Po co przesuwacie? Wypychamy go. Zobacz jak mam bokie. Nie, teraz do mnie musi. No to chodź z tyłu, czego. No, 3, 2, 1. Dawaj, ciśnij. Dawaj. Jakie młodzie. I po co ci tutaj kulinka? Za pierwszym razem. Źle to masz! Dobrze, dobra. Uważajcie, bo czekajcie. Boże, no, nie takie rzeczy dostajcie. Stój, nie tak szybko mi palce zmienić. Dobra. Właśnie jadę odebrać lawetę. Umawiałem się na to, bo to nie jest takie hop siup, że się przyjeżdża i się bierze od razu. To jest laweta taka mała, do 1200 kg. Ona ma 3,5 metra, ale myślę, że bez problemu zmieści się na nią Civic. Zaraz bym jeszcze zadzwonić upewnię, jaką ma odległość pomiędzy kołami, bo myślę, że nie więcej niż 3,5 metra. Tak, i co ciekawe, można nią jechać bez uprawnień E, ponieważ ta laweta nie przekracza puszczalnej masy całkowitej 1500. Mój samochód nie przekracza 2000, więc to daje razem, mieści się w zestawie samochodów 3,5 tony. Znaczy, musi być to udokumentowane w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Do jakiej masy przyczepę można ciągnąć, nie można 1500. Więc tak wygląda tutaj zestaw przyczepa plus samochód. Teraz zdejmujemy przyczepkę, żeby ją wepchnąć na podwórko i wepchnąć tego grata, który tam stoi. Właśnie tak, że będziemy jechać w lewo tam. Nie wiem, zamiast kamerować byś mi pomógł czy coś. Tutaj nie polecam kupować najtańszej osłony za 30 zł. Bo nawet nie możemy założyć, ona już się porwała jak widać. Jeszcze trochę. Dobra, tyka.
pewnie nie trzeba. Więcej nie może. I teraz na maksa, i teraz na ciągle. Czemu ty to składasz? Żeby naciągnąć. Nie, tu ciąg. Stój. Dobra, i teraz właśnie robię tak. Tak, i zobaczmy. Siedzi, co ma nie siedzieć? Tak, bambo pasy zapleć. Ostry zakres, że to podróżuje. Tak wygląda dzieło. Na pewno nie jedziesz? Nie, nie. Wszystko jest zapakowane i gotowe na wycieczkę do warsztatu, który będzie montował klatkę bezpieczeństwa. Zobaczysz, mam wszystkie dokumenty i ruszam. Tutaj za nami widać w lusterku dowód na przyczepkę. Za 300 metrów na rondzie drugi zjazd. Było to jeszcze trudne zadanie, ale się udało. Myślę, że czuć się tak dosyć tyłem wozi samochód. Zarzuca wręcz. Delikatnie jadę około 70-80 na godzinę. Tyle jeszcze godzina ponad drogi. Wszystko staram się obserwować dookoła, żeby się nic nie stało. Jakby samochody chcą wymijać, czy nie jeżdżę pod oko za dużo. Co jeszcze, to nie szupek. Śmieszne jest to w tym wszystkim, że tak się dosyć stresowałem, czy to wszystko się uda, jak to zawieść, jak rozebrać, jak wypchnąć samochód ze stromego garażu. Tu jest taki pod spodem, pod ziemią, bez silnika. I okazało się, że to wszystko nie jest tak trudne, jak się wydaje. Bo bez żadnej wyciągarki udało się go wypchnąć w dwie osoby. Albo wjechanie na przyczepkę i zaparkowanie samochodu na przyczepce. To też nie jest takie trudne. Wystarczy ustawić te najazdy, ustawić koło odpowiednio, wciągnąć go tą wciągarką albo wepchnąć, że to było trudniejsze, bo jest dosyć krótki ten podjazd. Więc jeśli ktokolwiek chciałby to robić, nawet w pojedynkę, nie ma problemu. Tym bardziej, że taki samochód jest lekki i potrzeba specjalistycznego sprzętu, żeby to przewieźć, przenosić. Ja nawet nie mam prawa jazdy, tak jak mówiłem, na przyczepę. Ale przepisy pozwalają odpowiednim samochodem przewozić przyczepę, więc nic, tylko rozbierać, klatkować, przerabiać i jeździć na rajdy. Polecam. No dobra. Tak wygląda ten warsztat. Dobra, o. Tu stoi mój samochód. Są jakieś inne. Dobra. Tam stoi jakiś też samochód, chyba stary Subaru. Co jeszcze? Ciekawszych rzeczy, tu są maszyny. Kamera jest brudna. I tu jeszcze pokazywał właściciel. Stoi Lancer. Czyli najciekawszy. Po wypadku, który ma wniecienie w dachu, tak jak widać, z klatką bardzo rozbudowaną, tak jak widać, faktycznie wszystkie elementy są bardzo zbudowane. To jest nawet wewnątrz rurka do kielichów podwójna i to jest kolejne uszkodzenie słupek szyby.
jest tak. To jest nasze wymasowanie deski. Tutaj jest masowanie kierownicy, wszystko jest customowe. Tak wygląda stary Lancer. I jeszcze z ciekawszych rzeczy, tak wygląda Clio. Clio ma klatkę taką trochę porobioną. Będę otwierał, bo już nie mam czasu. I tu z ciekawszych stare Porsche. Wszystko z ciekawszych. Trochę już stoi, jak widać. Porsche białe. Klatka też zbudowana. Podobno będzie u mnie. Jeszcze do wieczora zdecyduję dosłownie, co będziemy montować. Niestety bardzo się spieszę i nie mogę wszystkiego nagrać. Muszę zdążyć oddać przyczepę i zdążyć to przed 17. Jestem już na styk. A tu jest mój ziemniakowo, z którym wracam do domu. I potem jeszcze coś powiem może. Ale już się trzeba jechać. Kurde, strasznie.